On nie wie, którego zamawiał. O matko. Bazel, który? Z czekoladą dla Bazyla? Jeszcze kawa, nie? Bazel, no ale klient się trafił od rana. Bazel, chodź. Bazel! Zrezygnował. Ale mirnie. O, mój mur. Więc jestem gotowa do jedzenia, tak? Musieliśmy się poubierać, powiedz. Pani marchewkowy potwór. Bazel zażyczył sobie drugą kawę do pączka. Bazel, nie za dużo? Nie za dużo, Bazel? Bazel jest chętny na kawę, ja nie wytrzymam. Bazel. Bazel. Co tam jesz? Pączka? Zobacz, to jest najcudowniejszy i najsmaczniejszy pączek na tłusty czwartek. Tak? Więc jestem najwspanialszym pączkiem. Lukrowanym. Z marmolatką. Z czekoladką. Ze wszystkim. Więc wszystko naraz tu jest. Adwokat. Tak? Są wszystkie pączki świata. Królowa jest tylko jedna. Królowa ma duży brzuch i tu ma pączka z dziurką. Nuzia na tłusty czwartek uwielbia paluszki. Ona jest ogromną fanką paluszków. Tak? 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 Ale śmiechowe. Tak? Zrobimy tak widzom? W szyjkę? Tak? Zrobimy? Zrobimy, tak? Dużo jesz ogólnie paluszków, nie? Bardzo. No, tak się dzieciątko żywi paluszkami. Nie? No ale mamie nie chcesz? Nie chcesz tu? Mamy dać paluszka? Co? Nie chcesz? Tak? Tak? Już się tak śmieje ładnie, powiedz. No? Ale to jest niesamowite, jak dzieci się w głos zaczynają śmiać, nie? Powiedz. To jest takie śmiechowe. A dostanę paluszka? Dostanę paluszka? Dostanę? O matko, no to tak głęboko. Musiałam interweniować. No musiałam. No. Śmieszne, nie? Mama, chyba sobie żartujesz, że ja ci dam moje paluszki. O jedy. Na to trzeba się śmiać z tymi paluszkami w buzi, nie? Inaczej się nie da, powiedz. Co, szpagacik robisz? Ryszard, tak na WF-ie, pół szpagat, tak. Masz rację. To jest pół szpagat. O! Siu, no długo nie wytrzymałeś tym szpagatem, ale brawo, Ryszard. Hej, dzień dobry moi drodzy, witam się z wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ja nie wiem, czy ja się w tym vlogu już witałam, czy ja się nie witałam, ale jestem. I nagrywamy dalej. Dziś nie będzie nic spektakularnego, oprócz tego, co będzie. A ja właśnie odpaliłam ekspres i zrobię kawę. Jesteśmy cali, zdrowi, wypoczęci. Może nie tak jak zawsze. Laurka też czuje się świetnie. Kolejna jej porcyjka. Dzisiaj będzie jadła dyniuszkę, także wyjęłam już jej trochę jedzonka. W pierwszej kolejności chciałabym wam bardzo, ale to bardzo serdecznie podziękować za wszystkie wiadomości, jakie dostałam od was na Instagramie. Było ich naprawdę dużo i zaczęły się one pojawiać tak w końcówce drugiego, trzeciego i czwartego dnia, gdy nie było filmów. I jakie to były pytania? Oczywiście z zapytaniem, czy wszystko w porządku, dlaczego nie ma filmów. I wtedy wam właśnie odpisywałam, że Dawid ma urlopik i ja też stwierdziłam, że sobie robię urlopik, żeby z nim tak wypocząć i nie nagrywam filmików, także lada dzień będzie jakiś na pewno film. Także dziękuję wam bardzo serdecznie za taką troskę, wiecie, oglądacie kogoś codziennie i po prostu taki gest napisania do niego, czy wszystko w porządku, czy tak, super, no po prostu też się tak na sercu miło robiło, że naprawdę nie wyobrażacie sobie, jak czytałam te pytania, mówię, matka, jak to człowiek się potrafi o drugiego człowieka martwić, gdzie go nie zna, ogląda go tylko w tym internecie i tak dalej, nie, także super, mega, po prostu dziękuję wam bardzo, ale to bardzo serdecznie. Także jak widzicie, no po prostu kilka dni wzięłam sobie, wycięłam z życiorysu i dla was, i dla mnie. Wiem, że tęskniliście, bo wiadomości było naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo, ale taki odpoczynek każdemu dobrze się zrobi. I wam, i mnie. Laurki motylek jeszcze ma się dobrze. Cały i zdrowy. Fru, fru. Ale dlaczegoż mnie nie było tyle dniów?
Tyle dniów mnie nie było. Jak widzieliście, zaczęłam nagrywać tego vloga w tłusty czwartek. Bazyl był bardzo zainteresowany, bo Bazyl jest zawsze zainteresowany bardziej słodyczami niż surowym mięsem. Serio. I Dawid w końcu dostał kilka dni urlopu, bo ile można terać. No i ja wtedy znowu dostałam złotą myśl. Zrobiła mi się kuleczka. Pik, 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 pik. Pomysłowy Karol, nie pomysłowy Dobromil. I wymyśliłam, że też robię sobie urlop, nie nagrywam, wyłączam kamerę i tak jak widzieliście, zaczęłam w tłusty czwartek, ale nie skończyłam. Czyli kończę dzisiaj w walentynki. Ja walentynki zawsze uważałam za fajne święto, tak jak Dzień Kobiet. Zawsze twierdzę, że oczywiście miłość, czy jakiś tam gest, kupić komuś kwiaty, czy cokolwiek innego, jak ktoś tam lubi, to można robić to każdego dnia przez cały rok, czy nie patrzeć na to i czekać na to, aż będą te walentynki. Ale jednak ten dzień w kalendarzu jest i miło jest po prostu gdzieś coś sobie zrobić, czy jakiś obiad, kolację, nie wiem, no fajne to jest po prostu, no. Jak widzieliście, zrobiłam sobie krewetki. Dawid nie przepada za krewetkami, to znaczy czasami zje krewetki, jak są tam w tempurze czy w panierce, ale nie takie same, tylko na przykład jak zamówimy jakąś rolkę sushi i tam jest taka krewetka, to on wtedy jeszcze taką zje, a tak to nie lubi krewetek, nie przepada po prostu za krewetkami. To już nie pierwszy raz jest taka sytuacja, ale teraz to mnie tak rozwalił, że myślałam, że się zeszczą ze śmiechu. Coś tam robił na dworze, no nieważne, no musiał tam coś porobić i wchodzi do domu, nie? Nie tak od razu, tylko tam za chwilę, a ja już te krewetki, wiecie, miałam zrobione, usmażone, już je zjadłam nawet, nie? I on wiedział, że ja robię te krewetki, bo on to widział wcześniej. On do mnie tak, czujesz? Tak robiłem, że no i się tak spociłem, że śmierdzę, nie? Podchodzi do mnie, mówi, powąchaj mnie, nie? Ja mówię, koźwa, o co typowi chodzi w ogóle? No dobra, no śmierdzi, no to idzie pod prysznic, no i tyle, no to za filozofia przecież, nie? Ale on dalej chodzi po tej chacie, mówi tak, matka, jak to śmierdzi, nie? Mówi, Jezus, mówi, zobacz, to ja tak robiłem, że ja tak śmierdzę, to jest niesamowite, nie? Za chwilę zaczął wnioskować, że coś tu się chyba zepsuło w tym domu, i zaczął szukać, nie? I wiecie, że ja też nie zatrybiłam, o co to chodzi. Później wyszedł na korytarz, coś tam robił, wrócił znowu tutaj i stwierdził, że to w tym pokoju na pewno coś się zepsuło. Że to nie jest tam, tylko to jest na pewno tu. Mówię, kuźwa, znowu jakaś mysz wleciała, czy co? Mówię, śmierdzi? No ale przecież to byśmy czuli, nie? Po czym ja za jakieś takie 15 minut znowu mi się zrobiła ta moja kuleczka i było pyk, pyk. I mówię, Dawid, wiesz co, to tak śmierdzi. A on mówi, co, przecież ja jadłam krewetki. A on, no tak. No i on tak nienawidzi smrodu krewetek. Nie umiem wam tego opisać, ale przez dobre 20 minut rozkminiał, gdzie się coś zepsuło w tym domu, bo tak śmierdzi, nie? Teraz, jak widzieliście, zrobiliśmy w któryś dzień sobie sałatkę z brokułem, o której zapomnieliśmy i to był hit hitów. U nas zawsze jak są imprezy, to często robiłam tą sałatkę. Póki jeszcze pamiętam, to okej, ale jeżeli nie znajdę, no to nie wrzucę, ale jeżeli znajdę, bo wiem, że nagrywałam tą sałatkę nieraz we vlogu. I mi się wydaje, że był osobny film na kanale, postaram się go znaleźć, wrzucę w informacji pod filmem. To jest mega proste, słuchajcie, ja zrobiłam wersję okrojoną, bo zrobiłam brokuła, jajko ugotowane na twardo, do tego tuńczyka. I zawsze jeszcze dawałam ogórka, ale nie miałam. I do tego robicie, słuchajcie, delikatny sos czosnkowy, koperek, jeżeli lubicie, jeżeli nie, to pomijacie i po prostu uwierzcie mi, że no to jest tak dobre, no to nie musi być na imprezę, to sobie możecie po prostu nawet w domu zrobić, na przykład, nie wiem, na posiłek na kolację, czy cokolwiek, bo to jest przepyszne, więc jak znajdę, bo może nie zapomnę, ale jeżeli zapomnę, to mi przypomnijcie. Nie, K2 nie jest sponsorem, dzisiejszym sponsorem jestem ja. A K2, no bo pizza była. I słuchajcie, zobaczcie, jaki domek zrobiłam. Tu włożyliśmy jeszcze jakieś rzeczy, bo znowu są mrozy, woda jest w pokoju. I zrobiłam taką chawirę. Posklejałam trochę i ratujemy koty. Bo oczywiście jak jest cieplej, to nie przychodzą, ale jak jest zimno, to przychodzą, więc... I znowu skonstruowałam cudowną i wspaniałą budkę dla kotów, taką dodatkową. Obłożyliśmy ją od spodu trochę styropianem, nie mieliśmy go za dużo, bo znowu tam piali w telewizji, że mają być jakieś mrozy, a jak na złożu oczywiście kotki, jak słuchajcie, jest ciepło, to nie przychodzą, ale jak jest zimniej, to one się nagle tu zjawiają i po prostu się śmiejemy, że wtedy one wiedzą, że tu jest dobrze, że tu się nimi zaopiekujemy i chyba tak no czują wtedy, nie? Tam, no jak jest ciepło, to tak nie przychodzą, tam raz kiedyś wtedy przyjdą, a jak jest zimno, to od razu się tu zjawiają, także chyba czują.
że hotel jest jak najbardziej okej. Okay. Także słuchajcie, nie mogłam czekać, musiałam zainterweniować. U nas nie było takich mrozów. Widziałam, że tam w Polsce wam hulało po te minus 20 parę nawet, nie? U nas było chyba raz minus 14. Nie było tak źle, no minus 14, no to jest bardzo dużo. Ale nie było tak źle jak ostatnim razem, gdzie u nas było po minus 20. Także jest okej. Okay. Niby zaraz ma się to roztopić, ale coś tu pieją, że w któryś dzień, poniedziałek, wtorek czy środa, że jeszcze mają przyjść jakieś mrozy, ale ja widziałam, że u nas w Wielkopolsce chyba nas to nie sięgnie. Kończę już kawę i dzisiejsza kawa będzie w filmie niczym klepsydra. Jak się skończy, to film się też skończy. A wy teraz tam siedzicie i pij wolno, pij wolno. Chcę sobie skrócić troszeczkę paznokcie. Ze względu na to, że tak jak wam mówiłam, mi przy dłuższych paznokciach jest wygodnie w operowaniu, jeżeli chodzi o laurkę, nie mam z tym problemu, ale czuję, że to jest ten moment, gdy one są już ciut za długie rzeczywiście i powoli nawet w funkcjonowaniu normalnym zaczyna mi to delikatnie troszeczkę przeszkadzać. I zawsze ja robię tak, że jak mam na przykład takie, no to już są dla mnie długie paznokcie. Ja na przykład takie, może ciutkę dłuższe, no tam nie mówię, że nie miałam nigdy dłuższych, nie? Ale to już są dla mnie takie, no dosyć. Uważam to za długi paznokieć. I zawsze jak je skracam, to skracam je tak prawie maksymalnie, jak się da, żeby to ładnie wyglądało. I wtedy jak zaczynam operować w ogóle dłońmi, to czuję taką ulgę, też tak macie? Że niby wam fajnie, zajebiście w tych paznokciach, jesteście przyzwyczajone, macie obcykane to, tamto. Ale jak je skrócicie, kuźwa, jakby mi ktoś nowe ręce dał, nie? Bez kitu. Jak to jest zajebiście, kuźwa, czemu ja chodziłam w takich długich szponach? I już się nie mogę doczekać tego uczucia. No i co tam jeszcze w tych wiadomościach u BBC Carol? Słuchajcie, jeszcze są takie rzeczy, że mój Mir siedzi na schodach. Widzicie? Mir, Mir, chodź Mir, chodź mój Mir. Ale on się patrzy. Kocham mój Mir, moja walentynko. Chodź mój Mir. O matko, mówi, ta już chce się całować. Więc takich wiadomości, niestety to był bardzo przykry urlop. W sensie, że to co wam pokazałam, to nie było wszystko to co się działo, bo to było nagrane w jeden dzień, jakieś tam urywki i stwierdziłam naprawdę, że sobie odpoczywam z Dawidem i się relaksowaliśmy, ale ubolewaliśmy nad tym, że to był pierwszy urlop od XXX naprawdę lat, gdzie my nigdzie nie wyjechaliśmy. I nie ze względu na laurkę, tylko nadal ze względu na to, co się dzieje na świecie. I tak się zastanawiamy, czy w ogóle w wakacje też nam się uda gdzieś polecieć, czy będzie jeszcze większy cyrk. I cały czas mam w głowie to, że jednak w wakacje też nigdzie nie pojedziemy, ze względu na to, że nie wiem, no takie mam jakieś dzikie i chore przeczucie, że stanie się to. Kraj, do którego będziemy chcieli wlecieć, będzie wymagał szczepionki, a jeżeli kraj nawet nie będzie jeszcze wymagał szczepionki, to może wymagać tego linia lotnicza, że po prostu nie wpuści ci na pokład, bo nie masz szczepionki. Także podejrzewam, że ten scenariusz albo jeden, albo drugi na pewno się kiedyś w któryś krajach pojawi. Może nie w te wakacje jeszcze, bo nawet, wiecie co, gdyby człowiek chciał się zaszczepić, no to przecież nie ma jak, no bo terminy to są takie, że... No właśnie, takie. Co ty robisz, Malfionio? Zabaweczkę? O matko, nie. Mir się zdziwił. I co ona robi? O Malfionio, o matko! Grzeje Malwinę. Za dużo słońca. W ogóle to jak pazur ci się wbił. No nie, Malwina! Co ty robisz? Malwinka, mówią mi. Cios, jaka zabawna ty jesteś. Malfiunia. No delikatnie, tak. Jakie nogi. Mir w ogóle jakiś zdziwiony. Ty nagle. Co to za pozycja, Mir? Co tu się w ogóle dzieje? To jest dzień dziwnych pozycji. Coraz bliżej końca, coraz bliżej końca. Przed chwilą widzieliście, nawet Mir z Malwiną mieli jakiś tam mi amor, ale nic mi o tym nie wiadomo, że mój Mir z Malwiną i on mnie zdrada z nią, a Malwina Rysia, no wiecie co? Nie wiem, straszne. Ryszard, musimy do tego wszystkiego dojść razem. Bo mój Mir i twoja Malwina, coś jest chyba na rzeczy, Ryszard. Mógłbyś mi, Rysiu, zejść z fotelika? Pani nie będzie wstała, Ryszard. Boże, kotek sobie usiadł, to pani postoi. No mądre. Jeżeli chodzi o ozdoby na chrzest, tak jak wam mówiłam ostatnio, to przyjechała jedna z nich. Jest to chrzest Święty Laury. I to się nazywa toper, jak wpiszecie,
toper chrzest święty albo toper do tortów, to wam wyskoczą. I oprócz takich toperów z napisami, jakie są fajne, takie z balonami, z różnymi rzeczami dla dzieci na torty, no mega. Jeżeli chcecie też link do tego, to wrzucę w informacji pod filmem. Dobra, wrzucę w informacji pod filmem, sobie zerknijcie. I on był w przeróżnych kolorach. Mój jest w kolorze złotym, był w takim kolorze drewna, chyba w srebrnym i w jakichś tam jeszcze innych. Także do koloru, do wyboru, różne rodzaje, możecie mieć w kółeczku, takie samo. Także mega na przykład to będzie wyglądało. Jak przyjadą kolejne ozdoby, bo już są zamówione i nie wiem, czy w poniedziałek, kurczę, ktoś zdąży mi to dowieść, czy we wtorek dopiero. Więc jak przyjadą, to na pewno będę wam pokazywać, tak jak wam mówiłam. Co ty chcesz, Mior? Jezu, jak ty na mnie patrzysz. Kocham, mój Mior. Zmierzam nawet do zlewu, bo została mi tylko pianka, kawa wypita. Ale spoko loko, nie bujajcie. Wchodzimy na nowe tory, już jesteśmy po urlopie, więc będziemy coś dla was nagrywać. A teraz chodźmy na chwilę. Zobaczcie laurkę, bo dzisiaj chyba jej nie było, nie? Cześć. Cześć. Cześć, myszko. Ojej, jak się cieszę, tak? Powiedz, jak ja się cieszę, mama! Jak ja się cieszę, tak? Więc słuchajcie, Laurka chciała wam powiedzieć, że ma ogromny zestaw zabawkowy. Jeżeli chcecie, to zasubskrybujcie nasz kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I jeżeli macie ochotę, to zostawcie nam kciuka do góry. A my widzimy się jutro. Do zobaczenia, cześć! Bombulku! Bombulku, mówi, ja pierdzielę, jak dawno nie nagrywała. Nagrywa, mama, no, nagrywa. Teraz idę edytować film. Czy ja nie zapomniałam, jak to się robi? Na pewno nie, to jest jak z jazdą na rowerze. Tego się nie zapomina. Mam takie rozkminy, jak ja bym nie edytowała filmów ze 2 miesiące.